Podchorążowie, kadra szkoleniowa dęblińskiej szkoły oraz zwierzchnicy polskiej armii. Taki widok towarzyszy tylko wyjątkowym uroczystościom. Jest to nie tylko okazja do wspomnienia chlubnych tradycji lotnictwa polskiego, ale także pokazania zmian technologicznych i doktrynalnych, które odbywają się w siłach powietrznych. Jesteśmy dumni z tego, że możemy latać na coraz nowszym sprzęcie, że nasze procedury szkolenia są coraz nowocześniejsze. Święto Lotnictwa Polskiego wypada wprawdzie w najbliższy weekend, ale już dziś w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie odbyły się uroczystości. W garnizonie, który jest miły sercu każdemu lotnikowi, nie tylko temu wykonującemu zadania w powietrzu, ale służą zabezpieczającym. Powody do świętowania są. Przede wszystkim dlatego, że szkoła Orląt w Dęblinie cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, a szkolą się tu kadry dla polskiej armii. Szkolimy pilotów, szkolimy kontrolerów ruchu lotniczego, szkole nawigatorów naprowadzania, szkole logistyków lotnictwa, szkole personel do naprowadzania lotnictwa. I sprawa chyba najważniejsza, czyli sprzęt. Ta Iskra od 50 lat jest na wyposażeniu polskiego wojska. Wkrótce zostanie zastąpiona przez nowoczesne włoskie maszyny. Będzie nowy sprzęt w Polsce, będzie to samolot M346 Master. Przyleci do Polski, pierwsze 3 egzemplarze przylecą do Polski w połowie listopada tego roku. A obecnie polscy piloci, polscy technicy przeszkalają się we Włoszech. Jak można było dziś usłyszeć w Dęblinie, w szybkim tempie doganiamy kraje, które są uznawane za wiodące w NATO. Ogólnopolskie obchody Święta Lotnictwa Polskiego odbędą się w sobotę w podpoznańskich Krzesinach.